Jerma na tę recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował wspominaną ostatnio La Selve w wersji Paranerviosos, co oznacza yerba mate dla nerwowych. Jest to kolejna z yerb funkcjonalnych od La Selve. La Selve jako marka pojawiła się na moim kanale około 2 lat temu. Zacząłem wtedy tą serię recenzji od yerby, nazwijmy to czystej, bez żadnych dodatków smakowych czy też funkcjonalnych. Natomiast później pojawiły się na moim kanale zarówno recenzje yerb funkcjonalnych od La Selve. Przypomnę, są to yerby, w których dodatki ziołowe mają usprawnić pracę naszego organizmu lub też spotęgować działanie samej yerby. A później po tych yerbach funkcjonalnych pojawiła się również La Selve w wersji pomelo, przy czym jest to yerba mate o smaku grejpfrutowym, ponieważ pomelo w języku hiszpańskim oznacza grejpfruta i była to yerba typowo smakowa, bez żadnych dodatków funkcjonalnych. Yerba na tyle udana, że otwierała nawet top 3 w yerbach smakowych i do tej pory chętnie do niej wracam, więc zobaczymy, jak dzisiaj wypadnie z tą La Selve. Przypomnę, La Selve w takiej wersji zwykłej nie była zbytnio pobudzająca, a wspominam o tym, ponieważ yerba mate La Selve Paranerviosos, czyli dla nerwowych, tak jak wspomniałem, jest yerbą, w której znajdziemy takie dodatki jak passiflora czy tajemniczo brzmiące Tilia tomentosa moenh, co jest po prostu lipą srebrzystą. Dodatki te, według producenta, mają za zadanie osłabić po prostu działanie kofeiny w tej samej yerbie, w tej yerbie funkcjonalnej. No i poszczególne dodatki, czyli właśnie lipa srebrzysta, stosowana jest m.in. w bezsenności, posiada właściwości uspokajające, ale także można ją również stosować na potnie, czy również w infekcjach górnych dróg oddechowych, po to, żeby ułatwić nam wykrztuszanie wydzieliny właśnie z płuc czy oskrzeli. Drugim dodatkiem znajdującym się w tej yerbie jest passiflora, czyli męczennica po prostu. Ona działa uspokajająco i nasennie, a także przeciwskurczowo. Czy te dwa dodatki ziół osłabią działanie kofeiny w tej yerbie? Powiem Wam w trzeciej części filmiku. Natomiast warto pamiętać o tym, że sama podstawka, tak to nazwijmy, La Selve nie była zbytnio pobudzająca. Sama podstawka, czyli sam ostrzew paragwajski, pochodzi natomiast z Brazylii, ponieważ Urugwaj jest zbyt małym krajem, żeby poświęcał powierzchnię swojego kraju na uprawę ostrzewu paragwajskiego, który można ściągnąć z sąsiadującej z nim Brazylii. Natomiast odbywa się produkcja tej yerby tylko i wyłącznie jakby na terenie Urugwaju. Tutaj mamy nawet informację, industria Urugwaja w prawym dolnym rogu tej yerby. Więc tyle, jeśli chodzi o taki rys, można powiedzieć, historyczny La Selve. Więcej o produkcji samej La Selve niestety nie wiemy. Na stronie La Selve, pomimo upływu lat, nie pojawiły się dalej opisy z sposobu produkcji samej yerby, czy ta yerba jest leżakowana, czy nie jest leżakowana. W mojej ocenie, takiej organoleptycznej, mogę powiedzieć, że yerba ta jest leżakowana, natomiast raczej jest leżakowana do 12 miesięcy maksymalnie. Raczej tutaj mamy z 6-9 miesięcy niż powiedzmy 24 miesiące. Na pewno jest to poniżej 12 miesięcy. Jeśli chodzi o użycie dymu, być może jest tu używany dym. Za chwilkę przejdziemy do tych aromatów, jeśli chodzi o cenę węchową. Najpierw natomiast ocenimy samo opakowanie. Samo opakowanie typowe dla La Selve. Jedynym opakowaniem La Selve, które posiadało jakieś tutaj dodatki takie graficzne, czy też wyróżniało się, było La Selve Pomelo. Natomiast pozostałe La Selve są, że tak powiem, na jedno kopyto zrobione. U góry mamy wersję tej yerby, czyli Paranerviosos dla nerwowych, tak jak powiedziałem. No i pod spodem logo La Selve Escosa Buena. La Selve, czyli dżungla, a Escosa Buena, czyli dobra rzecz. Czyli mamy tutaj dżungla, dobra rzecz. Z boku opakowania mamy dane kontaktowe do firmy, zarówno takie, można powiedzieć, geograficzne, jak i telefoniczne czy mailowe. Z drugiej strony opakowania mamy informację żywieniową. Niestety nie znajduje się tutaj informacja o tym, ile ta yerba zawiera kofeiny. Jest tylko informacja m.in. o sodzie, wapniu, żelazie i magnezu, których posiada naprawdę skromne ilości. W 50 gramach suszu zalanego 500 ml wody o temperaturze 70 stopni mamy tylko
2% dziennego spożycia zalecanego, jeśli chodzi o sód wapń. Mamy, przepraszam, wapnia jest 15%, jeśli chodzi o żelazo, mamy 13% i magnez 28%. Więc jeśli chodzi o takie odżywianie dietetyczne, no to yerba ta raczej stanowi słabe źródło minerałów. Nie wiemy jak z witaminami, ponieważ nie ma tego wyszczególnionego, ale jest to dość słabe źródło. Jeśli chodzi o kalorykę, w 50 gramach ten napar powinien nam dostarczyć około 45 kalorii, więc można powiedzieć, że napar dietetyczny. Przejdźmy w takim razie do oceny zapachu, ponieważ jeśli chodzi o opakowanie, mamy już wszystko. Opakowanie 1-kilogramowe, w takich opakowaniach jest ta yerba sprzedawana. Na stronie UNMATE w momencie, kiedy jest ta yerba, kosztuje ona 49,99, czyli 25 zł za pół kilo. Czyli można powiedzieć taka standardowa cena, bym powiedział, ani tanio, ani wyjątkowo drogo, chociaż raczej jest bliżej tych droższych niż tańszych yerb. No jeśli chodzi o zapach, nie czuć absolutnie żadnych nut wędzenia, nie czuć tutaj absolutnie żadnych dodatków, jeśli chodzi o zioła, nie czuć tutaj, że jest dodana jakaś lipa, jakaś pasiflora, absolutnie nic takiego nie czuć. Yerba ta po prostu pachnie delikatnym, ostrokrzewym paragwajskim. Tyle można o nim powiedzieć. Nie czuć tutaj w zapachu właśnie nut dymnych, więc yerba ta być może jest przygotowywana w wersji sinhumo. Natomiast takiej pewności nie mam. Jeśli zaś chodzi o nuty takie trawiaste, to też ich nie ma. Tutaj przede wszystkim wysuwają się na zapach takie nuty zbożowe, skórki od chleba, przy czym są one bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Zobaczymy w takim razie, jak to wygląda. Czy yerba ta, jako yerba urugwajska, będzie posiadała standard typu PU1, który, jak przypomnę, oznacza bardzo drobno zmielone listki i patyczki. A także jak wygląda po prostu kolorystycznie, czy te dodatki smakowe jakoś wpływają na kolor, ponieważ jestem przekonany, że ich tutaj nie znajdę. One są tak samo, powinny być tak samo drobno zmielone jak yerba, czyli właściwie na pył. Zobaczmy w takim razie, jak to teraz wygląda. Oceńmy, jak wygląda La Selva dla nerwowych. Przypuszczam, że tutaj będzie również standard typu PU1, jak miało to miejsce przynajmniej w przypadku poprzednich La Selva. Tak jak widzicie, mamy tutaj bardzo drobno zmielone liście ostrokrzewu paragwajskiego, patyczki są również bardzo drobno zmielone. W porównaniu do listków jest ich bardzo mało, w związku z czym można powiedzieć, że mamy tutaj rzeczywiście standard typu PU1. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj, mówiąc szczerze, szukam troszeczkę tych nasionek ostrokrzewu paragwajskiego. I muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy wypiłem około kilograma tej yerby, to rzeczywiście tych nasionek w tej partii już nie miałem. Nie spotkałem właściwie żadnego nasionka. Tutaj niektóre kawałki patyczków mnie mylą, że może to być kawałek nasionka. Natomiast tak przeglądam i widzę, że rzeczywiście tutaj, tak jak w Palo Santo nie zauważyłem, tak też tutaj na talerzyku nie widzę tych nasionek. Jeśli chodzi o kolor. Kolor jest jednolity, nie wiem czy to przez dodatek pasiflory i lipy, natomiast jest on jednolity, nie ma takich przebarwień jak w przypadku niektórych laselw miało miejsce. Tutaj tego nie mamy, mamy w sumie jednolity kolor. Yerba bardzo drobno pylasto zmielona, więc tutaj przyda się albo kopczyk, albo po prostu jakaś bombilla, która sobie z tym poradzi. Natomiast jest to zmielenie, ale pyłem aż takim dużym bym tego nie nazwał. Zostaje on co prawda na łyżce, natomiast niektóre yerby argentyńskie słabej jakości zostawiały tego pyłu więcej. Tu tak teraz przyjechałem troszeczkę, żebyście zobaczyli, że tego pyłu rzeczywiście jest malutko. Z całej łyżki może o zbiorę w ten sposób i naprawdę tego pyłu jest bardzo, 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 bardzo mało. W związku z czym yerba ta podoba mi się. Wydaje mi się, że spełnia ona standard urugwajski typu PU1. Kolor jest również ok. No to tutaj nie pozostaje nic innego jak za wygląd po prostu tej yerby w standardzie urugwajskim oczywiście. No dobrze, widzę parę przebarwień. No ale to powiedzmy, że to będzie mały minus. Daję piątkę minus. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie smakowało.
Swoją yerbę już przygotowałem. Piję ją z naczynka UN Mate, którego recenzję mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków. Zdecydowałem się na nie, ponieważ fajnie się w nim kopczykuje, a yerbę tą kopczykuje, ponieważ jak się okazało, yerba ta dość istotnie zmienia swój smak i stopień wypłukiwania, kiedy się ją kopczykuje lub też kiedy się tego nie robi. W Urugwaju standardowo kopczykuje się yerby, po to, żeby były po prostu ekonomiczniejsze i rzeczywiście. Tak jak wspominałem w recenzji tej podstawowego suszu od La Selwy, kiedy się nie kopczykuje, można nawet wypić trzy naczynka tej yerby, ponieważ ona bardzo się szybko wypłukuje i ma to miejsce również w przypadku tej La Selwy dla nerwowych. W momencie, kiedy się jej nie kopczykuje, taki smak odpowiedni do picia, ona zachowuje przez jakieś pół, maksymalnie 3/4 termosu i tak naprawdę susz jest do zmienienia. Ma na to wpływ między innymi właśnie ten standard typu PU1, który powoduje, że yerba, która jest drobno zmielona, posiada o wiele większą powierzchnię parzenia, w związku z czym bardzo szybko oddaje ten smak. I w momencie, kiedy tej yerby nie kopczykuję, tylko zalewam ją, przygotowuję w sposób paragwajski, czyli bombilla, zasypanie i zalanie wodą, zrobienie takiego troszeczkę bagienka, to yerba ta jest bardzo, bardzo mocna. Ona troszeczkę mi przypominała pajarito, natomiast była mniej kwaśna niż pajarito. Była równie gorzka jak pajarito, natomiast no, wypłukiwała się szybko. Tutaj na plan przede wszystkim właśnie wychodził ten gorzki smak i lekko kwaśny, więc yerba taka pita w stylu paragwajskim smakowała tak troszeczkę, można powiedzieć, po paragwajsku. Nie czuć tam było absolutnie żadnych dodatków ziołowych, ponieważ ta gorycz i ta lekka kwaskowatość dominowały i spod niej się właściwie nic innego nie wyłaniało. Natomiast dzisiaj piję tą yerbę zalewaną wodą o temperaturze 70 stopni, skopczykowaną po prostu. Piję ją zalewaną wodą o temperaturze 70 stopni, ponieważ no, tak standardowo powinno się pić właściwie yerby urugwajskie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pić ją na zimno, natomiast wtedy smak jest bardzo, bardzo delikatny, no i ale wiadomo, że wystarczy na o wiele dłużej. Jeśli chodzi o samo pobudzenie, ponieważ też o tym wspominałem, że dodatki w tej yerbie mają za zadanie osłabić działanie kofeiny, to rzeczywiście osłabiają działanie tej kofeiny. Tej kofeiny standardowo w tej yerbie nie ma, natomiast te dodatki być może powodują, że właściwie to pobudzenie nie jest odczuwalne, więc jeśli jesteście użytkownikami, którzy w yerbie poszukają przede wszystkim pobudzenia, ta yerba nie jest przeznaczona dla Was. Jeśli natomiast chcecie spróbować yerby, ale niekoniecznie Wam zależy na turbo doładowaniu, to ta yerba będzie dla Was zdecydowanie. Jest ona dobrą alternatywą dla wszelkiego rodzaju yerb typu, można powiedzieć, light. Natomiast co można powiedzieć o samym smaku w momencie, kiedy yerba ta jest przygotowana, można powiedzieć, zgodnie z tradycją, czyli woda o temperaturze 70 stopni, zgodnie z tradycją urugwajską oczywiście. Woda o temperaturze 70 stopni i kopczyk. Na pewno yerba wypłukuje się długo, co jest jakby skutkiem tego, że jest mniejsza powierzchnia parzenia, więc należy tutaj też dbać o jakby zmienianie tego kopczyka. Natomiast jak smakuje? Smakuje typowo dla yerb urugwajskich, natomiast jest dość słaba, jeśli chodzi o yerby urugwajskie. Czuć tutaj na języku taki lekki popiół, lekką słodycz, no i mało goryczy. Nie czuć natomiast, nie czuję tutaj smaku tej lipy. Ciężko, żebym ją czuł, ponieważ jeśli piliście kiedykolwiek napary z lipy, czy to srebrzystej, czy też jakiejś innej, z pewnością wiecie, że ona po prostu smakuje jak zalane liście. Sama yerba jest również liściem i ten smak, który jest w lipie, jest jedną ze składowych, który i tak jest w samej yerbie, więc tutaj jakby poszukuję tutaj właśnie tego powodu, dlaczego nie czuć tej lipy w samym smaku. Nie czuć tutaj również tej męczennicy, więc ciężko jest powiedzieć, żeby ta yerba czuć było tutaj dodatki ziołowe. Natomiast myślę, że one wpływają rzeczywiście na stopień pobudzania tej yerby. Czyli w taki, można powiedzieć, finalny werdykt,
który można powiedzieć o tej yerbie. No jest to yerba dość słaba. La Selva posiada dobre yerby, między innymi pomelo, którą można powiedzieć, że jest bardzo dobrą yerbą. Natomiast tutaj, kiedy wygląd jest oceniony na 5, zapachu nie oceniłem, no ale zapach to mógłbym dać dwójkę na 5. Jedynka to by było, gdyby absolutnie byłoby nic nie czuć. Pobudzenie jedynkę bym dał, ponieważ yerba ta za bardzo nie pobudza. No a sam smak w wersji bez kopczykowania jest zbyt intensywny, tak mi się wydaje. W wersji z kopczykowaniem jest mało intensywny. W wersji z kopczykiem yerba ta się wypukuje no długo ze względu na to, że to jest kopczyk, no ale ten smak jest dość słaby. Więc finalna ocena tej yerby zależałaby od tego, do czego ją kupujecie. Jeśli kupujecie ją po prostu, żeby napić się yerby i oczekujecie od niej rzeczy takie standardowe, czyli pobudzenia, intensywny smak, w miarę dobre wypukiwanie się, to yerba ta jest dość słabą yerbą i tutaj dałbym raczej dopuszczający do picia, bym powiedział tak. Natomiast jeśli oczekujecie od yerby, że yerba ta będzie delikatnym napojem, który będziecie pili przez cały dzień, bez zbytniego pobudzenia, to tej yerbie można by dać piątkę. Więc wybór tej yerby zależy od tego, do czego potrzebujecie tej yerby. Cena 49,99 jest dość wysoka i ja na miejscu waszym dołożyłbym po prostu troszeczkę i na przykład jeśli chcecie spróbować dobrej urugwajskiej yerby, to ponownie polecę wam z pewnością Del Sepador, która jest klasyczną yerbą urugwajską i od której zakochałem się, można powiedzieć, w yerbach urugwajskich. La Selva para nerviosos, jeśli oczekujecie delikatnego napoju, który będzie wam towarzyszył przez cały dzień. Tak. Natomiast jeśli oczekujecie od niej standardowego działania i smaku i intensywności yerby, raczej nie. To tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć!